Proszę wyłączyć kamerę. Pani prezes firmy Retropol z obecności kamery zadowolona nie była. Rozmawiać z nami nie chciał także komornik działający na zlecenie miasta. Poprosiliśmy komornika o interwencję i dziś w istocie rozpoczęły się pierwsze czynności komornicze. One polegały na oględzinach wszystkich pomieszczeń, zostały one udostępnione komornikowi, także nie było potrzeby skorzystania z usług ślusarskich. Komornika i policji na wzgórzu partyzantów by nie było, gdyby Retropol zgodnie z prawomocną decyzją sądu przekazał teren miastu. Uzasadnienie wyroku było dla firmy druzgocące. Doszło do naruszeń zarówno obowiązków umownych, obowiązków ustawowych obciążających użytkownika wieczystego, nie zrealizowano celu umowy. Spółka Retropol przejęła wzgórze partyzantów w użytkowanie wieczyste 28 lat temu. Obiecywała przywrócić mu przedwojenny blask. Zamiast tego doprowadziła je do kompletnej ruiny. Masakryczne miejsce, jest śliczne, ale jest strasznie zaniedbane, to na pewno. Miasto walczyło w sądach o odzyskanie wzgórza 3 lata i być może będzie musiało walczyć dalej. Retropol złożył w Sądzie Najwyższym skargę kasacyjną. Mimo to robimy swoje, komentuje magistrat. Póki sąd oficjalnie nie wstrzyma postępowania egzekucyjnego, to postępowanie rozpoczęte przez miasto, czyli przejmowania wzgórza partyzantów, będzie kontynuowane. Kompleks budynków na wzgórzu partyzantów powstał 150 lat temu. To dzieło Adolfa Libicha. Wrocławski bogacz chciał uczcić wielką inwestycją pamięć swojego brata. Potem oddał wzgórze mieszkańcom, a ci je pokochali. Tam tłumy waliły. To jest takie bardzo klasyczne dla tego czasu założenie i bardzo interesujące i bardzo dobrze sprawdzające się do swojej funkcji z tymi otwartymi, półotwartymi arkadami, gdzie takie usługi gastronomiczne przenikają się z zielonym otoczeniem. Dziś dawna wizytówka miasta nie służy nikomu. Magistrat zapewnia, że przeprowadzi tu gruntowny remont. Najpierw jednak musi wzgórze odzyskać.